Cześć kochani, witajcie na kanale Sklepu Skrap Pasja. W drugiej części filmu, w której wykonamy etui, w którym będziemy mogli schować nasz albumik harmonikowy, który wykonywaliśmy w poprzedniej części. Poprzednia część będzie tutaj Wam podlinkowana na górze. Jak nie zapomnę, to dodam ją też do opisu filmu. A dzisiaj zabieramy się za etui. Będzie takie wysuwane, no, żeby się to nie rozjeżdżało, żeby się nie rozkładało, żeby było w jednej całości. I ja przygotowałam sobie tutaj sznureczek woskowany, już mam związany. Takie sznureczki znajdziecie w sklepie bez problemu. Przygotowałam sobie oczywiście na tutaj okładkę ramkę z wykrojnika Craft & You Design. To jest najnowsza ramka. Ja użyłam tylko tych dwóch największych. Będzie coś takiego. Również z wykrojnika Craft & You Design, tylko już mam schowane pudełeczko, bo to już wisi na tablicy. Mam złote obrączki w złotym papierze błyszczącym. I również wykrojnik Craft & You Design to jest wykrojnik od róż. Róże duże, róże małe. Listeczki są w tym zestawie. Ja już nieraz róże robiłam. Z tych wykrojników korzystałam, także na pewno kojarzycie, o jaki chodzi. Oczywiście też będzie podlinkowane na dole. Wycięłam sobie listeczki z papieru Dream Ceremony i właśnie z niego robimy cały ten albumik. Jest piękna ta kolekcja, bardzo wdzięczna, taka pastelowa, no śliczna. Zresztą już widzieliście ją nieraz u nas na kanale, na naszych filmach. Mam tutaj dżeciki, bo pojawiały się gdzieniegdzie w albumie, więc pewnie na okładkę będę chciała je wykorzystać. Mam tutaj resztki z powycinanych elementów, które mi pozostawały zrobienia albumiku, więc też gdzieś je tutaj upchniemy. Mam też kwiatuszki przygotowane do ozdoby okładki, bo będę chciała, żeby była troszeczkę bardziej wypukła, żeby coś się na niej działo. Możecie zrobić też płaską okładkę, żeby ktoś mógł sobie włożyć taki albumik między książki. No i oczywiście mam dziurkacz. Ten dziurkacz wykorzystywaliśmy tutaj w zrobieniu tej kieszonki i jeszcze będzie nam potrzebny. Tutaj będzie po bokach koroneczka z tego dziurkacza właśnie. No i klej, kości. I chyba zaczynamy. Zaczniemy od tego, że ja tutaj mam już przygotowane kawałki papieru. To był papier A4 skrócony, zaraz Wam powiem do jakich wymiarów. Tu pewnie mi zostało z jakiejś strony, więc to wykorzystam, bo cały papier nie obejmie nam albumiku. I teraz tak, robiąc takie etui na albumik, który ma tutaj założone narożniki, musimy uważać, żeby jak będziemy wyjmować, to żeby nam tutaj nie zahaczało, bo ten narożnik jednak troszeczkę wystaje. Więc musimy zrobić tak, żeby etui było na szerokość naszych narożników, żeby tutaj płytko chodziło po narożnikach, żeby tutaj się nic nie działo, chociaż i tak będzie pewnie się delikatnie chciało zahaczać, będziemy po prostu musieli być ostrożni. Albumik ma wymiary razem z narożnikami 19,5 prawie centymetra. Nie mam linijki w celach, muszę się jej w końcu dorobić. Tutaj mamy 7,5 cala. I pewnie tak jest też docięty papier. Tak, 7,5 cala. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 7,5 cala, tak jest docięty papier. No i tak będziemy bigować. Ja sobie robię to w ten sposób, że kładę tablicę właśnie do bigowania. Układam sobie równiutko i kładę na nią albumik. I tutaj staram się złapać mniej więcej tyle samo. Tu widzę, że mam 3 cale. Tutaj będę miała też mniej więcej 3 cale. Idealne moje oko. Pewnie nie mam kości. Tak, gdzieś już posiałam kość. O, jest tutaj. I bigujemy sobie równo tutaj z... Ja sobie na razie zaznaczę tylko, a później zabiorę albumik. Teraz, żeby mi wyszedł właśnie, to muszę troszeczkę go przesunąć.
Tak patrzę, patrzę właśnie, żeby mi tutaj nic nie haczyło, więc chwilkę to... Więc tak, najpierw sobie przejadę tutaj do końca. O. I tutaj przykładam równiusieńko. I teraz widzę, że tutaj na trzech calach. Dobrze, zabieram już albumik. Na trzech calach. Biguję. Dobrze, na razie odkładam. W zasadzie już chyba nie będziemy... A nie, jeszcze będziemy korzystali. No tak, jeszcze rogi. Także na razie odkładam, zaginam. O. Super. Teraz muszę wiedzieć, w którym miejscu zagiąć tutaj boczek. I ja to sobie zaznaczam ołóweczkiem delikatnie. Znaczę sobie mniej więcej tutaj. Odkładam na drugą stronę. Też ustawiam go tak w miarę luźno, nie ściskam go za mocno. Troszeczkę go ściskam, ale nie aż tak mocno. I też zaznaczam ołóweczkiem. Bierzemy tablicę do bigowania i teraz, żeby nasze pudełko nie było całkiem krzywe, musimy zobaczyć, ile my tutaj pozaznaczaliśmy. 2 cale, tak? Tutaj zaznaczyłam sobie w tym miejscu to mamy 1 cal. Tutaj zaznaczyłam sobie na 1 cal. To już będzie łatwiej sprawdzić. No i tutaj praktycznie też na 1 cal. Także widzicie, moje oko jest niezawodne. Więc bigujemy sobie znów na 1 cal. Od tego, skoro tutaj były 3 cale, to tutaj 2 cale. O. A tu też on wyjdzie tak równiutko. Nie, tutaj troszeczkę. O, tutaj pojedźmy sobie na 4 cale. Ustawcie sobie tak, jak Wam jest wygodnie. Tu mamy 4 cale i 3 cale. Żeby Wam po prostu wygodnie się bigowało. Brakło mi słów. I zaginamy sobie ładnie do środeczka. Już nam powstaje taka kieszoneczka fajna. No i teraz nam ona tutaj, widzicie, no nie obejmie całego albumiku, dlatego właśnie, dlatego będzie potrzebna ta kartka. Można to od razu robić z papieru skrapowego, jednakże ja tak nie robię, ponieważ, o, widzicie, chodzi. Można zrobić z papieru skrapowego, jednak papier skrapowy no, jest troszeczkę miększy. Poza tym, jeśli zrobimy z 2 warstw papieru, właśnie z papieru takiego... Boże, no brakuje mi słów, widzicie. Z białego papieru to jest 250 gram, a może nawet 300, nie pamiętam już. I okleicie to jeszcze papierem skrapowym, to macie o wiele grubsze i stabilniejsze to etui, dlatego ja robię w ten sposób. Teraz ja wymyśliłam sobie to w ten sposób, że tutaj zrobimy dziurkaczem ozdobnym. Sprawdźmy mniej więcej, czy są równe. 5 i troszkę. A tutaj równo 5. Więc muszę obciąć tą na 5 cm. I chyba mamy to 5
i 5. Elegancko. I teraz sobie zacinamy dziurkaczem tutaj dziureczki. Robimy ładną koroneczkę. Dobrze, gdy już mam porobione dziurki, to tutaj pod spód będę chciała włożyć kartkę, którą sobie zaraz wymierzymy. Ona musi być w tą stronę. Ona musi być troszeczkę krótsza, więc musimy ją odciąć. Musimy ją odciąć i tutaj ja sobie zostawiam jakieś 2-3 mm. Żeby była krótsza od tego środeczka. Od razu będę chciała ją ozdobić. Tylko nie wiem jeszcze czym. Mam tu takie resztki papieru. Nie wiem, czy któraś się nada. Teraz zobaczymy. Tutaj nie będzie nam za dużo wystawało. Może ta. Tutaj ta para młoda, ale chyba tego nie będzie widać. A z drugiej strony. Z drugiej strony jest delikatny róż. Nam zostały literki, ale w tą stronę to nie bardzo. Tu też napis to nie bardzo. Tu też napisy nie bardzo. Chciałam powykorzystywać reszteczki. Więc dobrze, obetniemy to w ten sposób. Właśnie z tą parą zrobimy najwyżej marginesik. I tu obetniemy. O. Przyklejamy to na środeczku. I jak to wkleimy tutaj, to będzie taki piękny już dekor. Tylko oczywiście nim to wkleję, to ja będę chciała sobie poozdabiać te wszystkie skrzydełka. I teraz sobie to wszystko podocinam. O te, wiecie, 1-2 mm mniej. Tutaj zostawiając białą rameczkę. Także ja docinam, wybieram sobie jakiś papier z tych, które mi pozostały. Wybiorę sobie któryś papier i podocinam. I chyba wezmę sobie ten różowiutki. Czy on mi się zmieści na całą? O, idealnie. Więc wybieram sobie ten różowiutki papier. To end będę chciała mieć tutaj z tyłu. A resztę będę przyklejała na boczki. Więc zabieramy się do pracy. To bym chciała przykleić na delikatnym podwyższeniu, na delikatnej pianeczce będzie to bardzo fajnie wyglądało, tylko muszę sobie poszukać tutaj przy brzegach, będę chciała właśnie położyć piankę. Ona nawet nie ma, być może, że jest milimetrowa, tak, ona ma milimetrzyk, nie więcej. Jeszcze ją docisnę, więc ona się troszeczkę rozplaszcza, żeby to nie było za wysokie. Ale da nam fajny taki trójwymiarowy efekt. Tutaj te 2 mm, pamiętamy, które sobie zostawiliśmy. Właśnie w ten sposób będziemy przyklejać. Troszeczkę kleju. Też
ta pianka jest dość mocna. Ale jeszcze jakby coś uciekło. O, dobrze. O, w ten sposób mamy tutaj troszeczkę tą koroneczkę podniesioną. Dobrze, a teraz tutaj musimy sobie wypoziomować, a najlepiej złożyć sobie albumik. Najlepiej złożyć sobie już albumik do środka. I tutaj od dołu patrząc, troszeczkę się wychylając na krześle, będziemy widzieli, czy tutaj mamy równo i jak to przykleić, żeby tutaj były równe, proste kąty. No nie jest to łatwe, ale uwierzcie, da się zrobić. Nic trudnego. Kleju troszeczkę i odchylamy się na krześle i równamy najpierw tutaj, żeby albumik leżał równo. I tutaj szukamy kąta prostego, też żeby tutaj było prosto. I przyklejamy. Jest? Jest. Dobrze, wysuwamy albumik. Dociskamy. Oczywiście ta długa kość jest niezawodna w dociskaniu czegokolwiek, gdziekolwiek. Z każdej strony, wszędzie wjedzie, ładnie dociśnie. Super. Widzicie, mamy, widzicie, że dzisiaj wysłowić nie mogę. No i mamy piękne etui i widzicie, nic nam nie haczy. I od razu lepiej podarować w ten sposób. Można jeszcze przywiązać wstążką, no ale już bez przesady. Tak można sobie postawić. Jeśli nie chcecie ozdabiać tego tak w 3D, to wystarczy tylko coś takiego i te obrączki, a ja będę chciała dorzucić jeszcze kwiatuchy, ale może z tej strony, ponieważ jak widzicie, tutaj troszeczkę mi dziurkacz zjechał, lekko mi ręka zadrżała, ale jak będziecie robić to, po prostu jak się robi dziurkaczem, no to niestety trzeba wkładać głowę pod telefon, pod nagrywanie. Trzeba dokładnie patrzeć, jak robi dziurki. Ja to zasłonię kompozycją, nie będzie tego widać. Ale wy naprawdę róbcie równiusieńko te dziureczki. Trzeba się starać, żeby było równo. I teraz tak, ja będę chciała tutaj przykleić to na środku. Będę chciała to wszystko przyklejać na pianki, zarówno to, jak i to. Także tutaj dam piankę i tutaj dam piankę, albo tekturkę jakąś. Może, żeby nie marnować, to dajmy jakąś tekturkę. Jeśli macie jakąś bermatę, to z bermaty, jeśli macie... Ja mam białą bermatę, dam białą bermatę. I pewnie tutaj dam dwie wysokości, bo będzie jedna i jeszcze troszeczkę będę chciała podwyższyć. Tak więc zabieramy się najpierw za to. Już wszystko wam pokażę w przyspieszonym tempie, nie ma sensu, żebym ja tutaj do was mówiła, co po kolei robię, bo to wszystko będzie widać. W razie pytań piszcie, pytajcie w komentarzach, a ja się jeszcze na koniec do was odezwę.
dobrze, kochani. Wydaje mi się, że okładka wygląda bardzo pięknie. Nasze etui, widzicie, wysuwa się elegancko. Albumik. Bardzo piękna, ślubna pamiątka. Mamy tutaj miejsce na życzenia oraz na pieniążki w tej kopertce właśnie. Taką kopertkę oczywiście wiecie, że jest w zestawach do kupienia idealnie pasujących do Dream Ceremony. I wkładamy. I mamy piękny prezent. Mam nadzieję, że podobał Wam się film, że podoba Wam się ten albumik, to etui. To jest bardzo proste do wykonania. Ja tutaj celowo zrobiłam troszeczkę luźniejsze, ponieważ właśnie zapomniałam Wam na początku powiedzieć, że tutaj dojdzie do zdjęcia, prawda? Więc on jeszcze będzie troszeczkę wypchnięty zdjęciami i wtedy będzie idealny. A teraz jest taki delikatnie luźniejszy, także też o tym pamiętajcie. Przepraszam, że zapomniałam Wam o tym powiedzieć na początku. No, mi się podoba bardzo, bardzo piękny taki, z gustem delikatny. W ogóle ta kolekcja jest taka delikatna, piękna, ślubna, pastelowa. Naprawdę bardzo, bardzo Wam ją polecam. Dobrze, zapraszam Was na zakupy do sklepu, zapraszam do subskrypcji kanału i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło, pa, pa!